Znajdujemy się przy schronisku Biedzińce, które eksplorowałem w 2010 roku. W wieku 14 lat zaczęło się to od wybrania warstwy śmieci. Około metr do 1,5 metra grubości śmieci było. Później czyliśmy trochę tą jaskinkę. Znalazłem w niej bardzo ładne okazy kalcytu, bardzo starego. W trakcie kopania zaobserwowałem w środku węża. Kopaliśmy tę jaskinię wraz z kolegami po zajęciach szkolnych. Oczywiście już widać, że znowu śmieci. Widać. Oczywiście widać, że już musiały śmieci zostać znowu wrzucone. Schronisko nie jest duże. Tutaj się kończy w tą stronę. Niestety. Teraz się obrócę jakby na prawo od wejścia. Tą stronę próbowałem kopać. Zresztą sami widzicie. Tylko niestety jaskinia się kontynuuje w dół. No i tutaj się kończy. Stamtąd wypełznął mi wąż. Tak, żeby było mnie widać tutaj. Jaskinie przestaliśmy eksplorować, zważywszy na to, że kontynuuje się ona w dół, a rejon tutaj, gdzie się znajdujemy, jest w okolicy bardzo bagnisty, więc tak mi się wydaje, że oprócz tego, co my tutaj wygrzebaliśmy, gdzieś 20-30 cm już by była woda, więc po prostu nie było sensu kopać w dół, ponieważ żadnej kontynuacji w bok tutaj nie było. Z tego małego obiektu na dzisiaj to wszystko. Witam w kolejnej jaskini. Znajdujemy się teraz przy studience na Stępicach. Jaskinia według planu ma 1,5 metra głębokości. A sami zobaczycie, że teraz jest trochę więcej. Eksplorowałem to wraz z Andrzejem Górnym pewnego pięknego dnia, ale zważywszy na to, że trzeba było kopać głową w dół, puściliśmy temat. Następnie padł tutaj Paweł Sojka, rozkopał to jeszcze bardziej i teraz wygląda na dzień dzisiejszy to tak. Że masz 2 metry głębokości i na dole się rozchodzą korytarzyki w bok. Możliwe, że kiedyś się jeszcze wpadnie tutaj i pogłębi to. Możliwe, że coś puści więcej. Tego obiektu na dzisiaj to wszystko. Cześć. Witam, znajdujemy się przy jaskini na Wielogórskiej. Nie jest ona długa. Bardziej można powiedzieć nawet, że to jest takie schronisko, ale zapraszam do zwiedzania. Tutaj widać, że ktoś sobie zrobił chyba bazę wypadową. Nie będę tego niszczył tak naprawdę. Za otworem wejściowym znajduje się salka. Gdzie na jej końcu znajduje się taki korytarzyk. W którym nic nie ma. Tutaj, z tego co mi wiadomo, próbował kopać Paweł. W tamtą stronę.
Tutaj jeszcze jest jakaś odnoga, ale taka mniejsza. Tutaj. Oraz przy wejściu. Taka wnęka, tutaj dużo grzybków jest. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam, cześć.